Został zrobiony oto ten bardzo duży obiekt, który będzie nam służył przyszłościowo. Jest to jeden z największych obiektów na terenie miasta, jeżeli wziąć pod uwagę rangę klubu. Znajdują się szatnie, które pozwolą na przyszłości nawet reprezentować na dużo wyższym poziomie, gdy spełniają wymogi licencyjne. Jest duża sala dla dzieci, gdzie mogą różne takie rekreacyjne sporty uprawiać. To jest bardzo ważne, dlatego że jak i dzieciaki, tak i rodzice są bardzo za bo mają gdzie usiąść, przyglądnąć się swoim pociechom, jak trenują, bawią się. Także to jest ogólnie całe społeczeństwo jest zadowolone. Wojsko jest znakomicie przygotowane. Dzisiaj się odbywa tu turniej, jeden z prestiżowych najbardziej w tym roku na południu Polski. Są drużyny z Europy, ze Słowacji, z Polski, w tym Lech Poznań, Śląsk Wrocław, czyli sama czołówka Polski. Dzieciaki, że tak powiem, testują możliwości tego wojska. Ta działalność będzie w szerokim zakresie, bo służy nie tylko tutaj mieszkańcom, ale całemu regionowi. Tak naprawdę są tutaj u nas dzieci i ze Słuszowic, i z Klin, i z Borku, z Mogilan, z Wróblowic samych i tych wszystkich okolicznych miejscowości, ale też już dzieciaki zaczynają zjeżdżać z całego Krakowa. Ten piękny kompleks będzie służył na pewno nie tylko mieszkańcom, ale też instytucjom, które się zajmują aspektem wychowawczym, sportowym.